Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest Europa Universalis 4 ze wszystkimi dodatkami, łącznie z tym najnowszym, czyli Mandate of Heaven. Na starcie przypomniałem o srogiej łapce w górze, jakiś soczysty komentarz również się pod tą serią przyda. Jedna osoba prosiła mnie, żebym nazwał prowincję Najcześć, więc myślę, że możemy to zrobić. Myślę, że taki Junkin brzmi bardzo rozsądnie, możemy go sobie zmienić nazwę, gdzieś tutaj sobie zapisałem nick. Okej, to było... i Joker. Okej, dziękuję, proszę bardzo, prowincja. To prawda, nazwa się troszeczkę nie zmieściła, ale jest, jest. Tutaj jest jeszcze druga Awa Bartek, więc wszystko się zgadza. Cały czas możemy przyjąć kolonializm, ale jeszcze robić tego nie musimy. Zaoszczędzimy troszeczkę gotóweczki. W sumie moglibyśmy jakieś świątynie pobudować. Co mi da jakieś hajsy? 10-10 mało dukatów. Produkcja 0,9, jeszcze mniej. Uj, co tak słabo. Jakieś trady tutaj fajne. Hansong mogę zbudować. 3,60, to zbudujmy. Zawsze jakieś boosty. Otrzymajmy grę i liczmy, że jakoś poradzimy sobie z tym overextension, które jest całkiem spore i będzie dużo buntowników, bo tu jest każde daimyo praktycznie wystawić swoich buntowników. Tak, Ming, dostajesz, zasłużyłeś na tej wojnie. Tamtych podbijamy, tam zaraz wybuchną kolejni za 2 lata. Korhin, no właśnie, Shoni, Ouchi, Shimazu, Kichuazu, Otomo, Ito. No i każdy wystawi po 10 tysięcy, no to będzie masakra dużo buntów. Każda prowincja to jest poszczególne daimo i każdy chce się buntować, no to straszne rzeczy. Nie wiem, czy im manpowera starczy. Znaczy plus jest taki, że oni chyba będą walczyć również ze sobą, jako wrogie nacje, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Gdzie jest rewolta, local unrest, gdzie? Albo autonomia. Co to za prowincja? Możemy sobie sprawdzić, co to za prowincja. Żeby zobaczyć, czy się opłaca tam... Halo, co? Czy się opłaca tam podnosić autonomię? To jest... Proszę bardzo, już tak macie 100% autonomii, więc czy będziecie mieli mniej czy więcej, to jest mała różnica. Aha, i wy teraz nie wybuchniecie, okej. Okay. Spoko, bo spadł unrest. No i zajebiście. No i was można wycofać już na ten nasz zdobytą japońską wysepkę. Możemy was ustawić tutaj na tym forcie. Myślę, że to będzie dobra pozycja. Przy okazji myślę, że tutaj walniemy sobie state'a, bo to jest chyba cała nasza prowincja, tak? Północne Kyushu, tak? To jest całe nasze? Tak, to jest całe nasze... Jak te prowincje idą? Aha, bo to jeszcze tak leci. To możemy nawet 2 state'y walnąć. Może. Możemy pomyśleć o tym. To zawsze jedna prowincja do przodu. Bo ile my tych state'ów mamy? My tych state'ów mamy, halo, gdzie ja to mogę zobaczyć? My tych state'ów mamy 8, a może mieć 14. Łopa, jeszcze 6 state'ów mogę zrobić. No dobra, no to pomyślimy, gdzie zrobić te state'y. Ty możesz lecieć dalej w Explore, Arabian Coast, niech będzie. Niech będzie. Czy Jeren ma cały czas sojusz z Mongolią? Tak, cały czas mają sojusz z Mongolią. Mongolia ma sojusz z Jerenem, ma jeszcze wasala Buriatię, więc nie możemy nic z tym zrobić. Może by się tak zdarzyło. O, Ming żąda hasy, chyba pierwszy raz w tej rozgrywce zarządzał kasy, a nie punktów. Fajnie było, jakby Ming przede wszystkim się rozpadł, a chociaż może jeszcze nie, bo jeszcze by mi się przydał do wojny z Japonią, ale jakby zaatakował Mongolię, byłby naprawdę, naprawdę soczyście, jakby tą Mongolię zaatakował. Ja nie rozumiem, czy ma sojusz z Mongolią, czy coś? Czy masz z nimi dobre relacje po prostu? No bo to jest twój trybutariusz, tak? Tak, to jest twój trybutariusz. No, dziwne. Innych mógł atakować, a to tych Mongolów nie chce atakować. Wycofajmy dyplomatę i chciałem wysłać do Pasai. O, wy macie tu złoto. To dobrze wiedzieć na przyszłość. Tak, czy wy chcecie dać mi sojusz? Brakuje nam 2. Diplomatic Reputation minus 6. Dlaczego minus 6? Z czego to wynika? Halo, dlaczego mamy minus 6? Aha, overextension minus 1,5 i tylko dlatego. Okej, niech będzie. Niech będzie. Czy ktoś chciałby może ze mną sojusz? Bo ja tak nie patrzyłem, mamy taką fajną zakładeczkę. Tak, ktoś chciałby sojusz. Sulu i... Aha, dobra, spoko. To więcej nie pytam. Jakiś Royal Mariage 3. Brunei chciałby sojusz. Czy się zgodzę na sojusz z Brunei? Wy macie jakiś rywali? Maja coś tam, Pasai, Daiviet. Chcielibyście teoretycznie sojusz? Nie wiem, pomyślimy. Na razie mi ten sojusz nie jest do niczego potrzebny. Wyślijmy dalej go w Explore, niech sobie pływa i zwiedza świat. Pytanie, czy może wam tutaj podnieść autonomię, czy to coś zmieni, czy wy i tak wybuchniecie? Unrest jest 12. Zaraz to skorujemy. Ja bym chciał, żeby te prowincje jednak na mnie zarabiały, bo to nie są takie biedne prowincje.
Drewno, zboże, no dobra, może nie aż nie najbogatsze. Ale tutaj jest 23 developmentu, no to szkoda byłoby to podnosić autonomię na setkę. Aha, widzę, że nasza królowa zmarła. Czy nie, to był konsort, to mam królową, więc nam król zmarł. Hehe, śmieszne rzeczy. Okej, wyślijmy misjonarza, niech on nawraca kolejną prowincję. Ja was nawrócić nie mogę, bo... mam po prostu za słabą możliwość nawracania. Okej. Podrzućmy jeszcze tutaj to 9 tysięcy, które może być kluczowe. Co prawda oni będą się buntować po 10 tysięcy, ale jak podrzucimy sobie kolejne 9, to będzie łatwiej. Mam wolnego dyplomatę. Możemy robić spy networka. Sobie sklejmujemy troszeczkę Japonii, na wszelki wielki, jakbyśmy mieli tam zaatakować. Okej, eksploruj dalej. Niech będzie. Cały czas liczę, że to Uesugi się zbuntuje. 12 militarnych, spoko. To Uesugi się zbuntuje. Ma 100% Liberty Desire. Co prawda, jakby ich zaatakował Ashigage, to pewnie by te poszczególne Daima by ich wspomogły. Nie, ci też mają wysoki Liberty Desire. To jest Ashikaga, to jest... To ma malutkie Liberty Desire. To ma całkiem duże, to Yamana. Wy jak sobie radzicie? Małe, okej. No, teoretycznie mogliby spróbować. Mogliby spróbować się wyzwolić. Na pewno to by było na plus. Stabilności albo 76 dukatów. Mogę stracić dukaty, to nie jest żaden problem. Niech będzie. Mam 12 tysięcy. Czy ja mogę podnieść swój force limit? O 10 tysięcy mogę zrekrutować żołnierzy. Mogłem teoretycznie zrekrutować sobie jakieś tutaj malutkie garnizony. Czy 10 tysięcy i pozbyć się tych tutaj panów, na przykład tych zaatakować w końcu. Czy ja tu mogę rekrutować? Tak, mogę. Więc rekrutujmy sobie... powiedzmy tyle. Jedną armatkę wrzucimy. I dwa oddziały kawalerii. I mamy pod force limit. To będzie 10-tysięczna armia, która myślę, że zaatakuje tych panów na południu, a potem zaatakujemy tych na północy. No bo potrzebujemy jednak, żeby ten garnizon 25-tysięczny siedział i czekał na tych buntowników. Mówię, ich będzie całkiem sporo. O, już się powoli ładują. 15 tysięcy. Shimazu, co to za prowincja? Satsuma. Tutaj się najbardziej chcą buntować. Ale zaraz skorujemy, to im troszeczkę spadnie tego unrestu. Już im spada. Jaki mamy... Tutaj... O, czyżbyście walczyli między sobą? Halo, halo. Co tu się dzieje? Ashigaga... Tak, walczą między sobą. Wybuchła wojna między poszczególnymi daimiami a Shogunem. Zobaczmy, jak to wygląda. Uesugi ma sojusz z... Aha. Z Ouchi, a wy macie... No, to musicie się postarać. Czekajcie, my mamy trusa do 31. Oj, długi trus, więc raczej tutaj nie będę mógł interweniować w tej wojnie, chyba że ona by jakoś się dziwnie długo przedłużała. Czy ja mogę wam zaoferować kondottieri? Czy wy chcielibyście kondottieri? Gdzie to się wysyła? Czy ja nie mogę wysyłać? Nie może mieć trusa, żeby im wysłać kondottieri. No szkoda. Wielka szkoda. Ale bywa i tak. Skorowaliście to, czy nie? Halo, halo? Skorowane? Czy nie? Bo zobaczymy, jak ten adres nam spadnie. Dobra, skorowane kolejne prowincje. Overextension spadło. Wybuchnijcie za 5 lat, wy za 5, za 5. Teoretycznie na tych biedniejszych prowincjach to ja mógłbym podnieść autonomię. 13, 9. Boostnijmy tutaj. I boostnijmy, halo, boostnijmy tutaj. To powinno troszeczkę pomóc. 6 tysięcy. Wy już raczej nie buchniecie, wy nie wybuchniecie. Dobra, tamtych buntowników najwyżej zmiażdżymy. A ta autonomia powolutku będzie spadać. Zawsze mniej buntowników, zawsze lepiej. Jak te żołnierze się rekrutują, czy nie? Halo, bo rekrutujecie się. 6 tysięcy, 5 tysięcy, piechota się na razie zwerbowała. Okej, dobra. Jak koloniści radzicie sobie? Co my teraz kolonizujemy? Kolonizujemy tą wysepkę. Spoko. I kolonizujemy również tą wysepkę, która zaraz się skoluje, okej. Jeren wysyła do mnie siatkę szpiegowską, no ale raczej mnie nie zaatakuje. Jak mnie Jeren zaatakuje, to mnie Ming pomoże. O, Mongolia wybucha. Khalan Separatist. Ciekawe. Ile wy macie żołnierzy tak swoją drogą? Ja poszedłem całkowicie w kolonie. No to może byłaby szansa was zaatakować. Nie no, macie 38 tysięcy. Dużo. Dużo, z czego większość to kawaleria. I ta kawaleria, jak z racji tego, że jesteście chorą, to mielibyście chore bonusy. Czemu tracimy hajsy? Tracimy za armię, za doradców. Za korupcję, za kolonię. Okej.
Dobra, i teraz pytanie, czy my tu robimy state'y? 0,52 z chęcią bym zrobił. 0,69 z chęcią bym zrobił. I teraz trzeba to wszystko jeszcze raz skorować. Okej, okay, dziękuję. Teraz tak, wy żądacie ziemi. Klerowi chętnie bym oddał jakieś prowincje tutaj, bo to jest obcej wiary, czy przydałoby się do nawracania. Więc rzućmy tutaj klerowi ziemię. Natomiast szlachcie bym nadał prowincję z tym fortem. Co rato jest porcelana, ale niech będzie, niech będzie. Zawsze będzie łatwiej obronić ten fort. No i zajebiście, no i o to chodziło. Przy okazji, skoro już tutaj stoimy, to mógłbym wam tutaj obniżyć autonomię, żeby ich sprowokować szybciej do wybuchu. To powinno troszeczkę ich przyspieszyć. To jest co to za prowincja? Chikuza. Co? Chikuzen, Boże, co to za prowincja? Chikuzen, gdzie wy jesteście? To nie to, to nie to. Też nie to. O, tutaj, za 5 lat. Okej, okay, dobra, wycofaj dyplomatę, claim zrobiony. Ming żąda punktów militarnych, spoko. Jak to z technologią? Oj, przydałoby się już brać technologię militarną i dyplomatyczną. Dobra, czy my możemy wprowadzić... Aha, teraz mnie nie stać. Super, bo tracę dukaty. No, zajebiście. Dobra, to robimy tak. Zmniejszymy utrzymanie, bo potrzebuję hajsy. Nie wiem, czemu zacząłem tracić. Zrekrutowałem się pod limit i zacząłem tracić pieniążki. To mi się nie podoba. Czy ja gdzieś przekraczam jednak? Nie no, tu jeszcze mógłbym 3000 dowerbować, tu jeszcze troszeczkę. Okej. Okay. No dobra, niech będzie. Jak wy radzicie sobie z tą wojną? Czy wy wygrywacie? Tak, powoli wygrywacie. Tutaj chyba są... 10 prestiżu, żeby... Dobra, 10 prestiżu oczywiście, nie będziemy tracić stabilności w tak głupi sposób. No powiem wam, że tutaj coś możecie podziałać, co prawda... Co prawda twojego sojusznika w całości podbili. 8 technologia, 9, macie przewagę technologii, okej. Okay. To zawsze coś. To zawsze jakiś dobry początek. 3-8, w sumie wam też moglibyśmy was sprowokować do tego wybuchu. Czy mogę już przyjąć ten kolonializm? Zepszę na kolejną technologię. Potrzebuję 526 dukatów, 527, coś tu się szybko zrobi. 84, 70, 80, 95. A boostnijmy tutaj z raz i z dwa. Macie kolonializm? Brakuje wam troszeczkę, no to dyplomatyczne, 2, 3, okej, okay, no i macie, no i teraz powinno nam styknąć, tak, teraz nam styknie, to tak, wprowadzamy kolonializm, okej, okay. Provincial Trade Power Modifier plus 10%, super, i przechodzimy na administracyjną, dyplomatyczną, militarną, dyplomatyczne jesteśmy troszeczkę zacofani. Ty teraz możesz eksplorować dalej, bo pewnie nam się zwiększył range. Ok, i teraz potrzebujemy tak, zmienić... Co my potrzebujemy zmienić? Potrzebujemy kawalerię zmienić. Na zreformowaną azjatycką kawalerię oraz Pedero, czy to drugie? Czekajcie, co jest do oblężeń? Defensive... Nie, Pedero chyba były te do oblężeń. Dobra, niech będzie. Zajebiście. Wzrost administracji. Co my potrzebujemy? Okej, okay, estate. Boże, ja zapomniałem dawno z estate'ami coś robić. Możemy wzrost administracji. Teraz wybieramy szlachta, merchanci czy kler. Obrazi się szlachta. Okej, okay, obrazi się znów szlachta. Czy mogę szlachcie podnieść? Nie mogę. Okej, okay, szkoda. Tutaj obrażą się merchanty. Czy mogę merchantom podnieść? Nie mogę. Z dwojga złego wolałbym, żeby się obraził... Niech będzie tak. Niech będzie tak. Co prawda będziemy troszeczkę tracić na szlachcie. Kiedy ja będę mógł to zrobić? 26 za 6 lat. Uj, to troszeczkę nas zaboli. Ale niech będzie, niech będzie. Przy okazji możemy sobie wziąć boosta do kolonizacji. Wy też możecie mi coś dać. Mogę 50 admin pointów, to nie ma potrzeby takiej. Jeszcze mógłbym state'y zrobić. Okej, okay, dobra, mamy 10-tysięczną armię, super, zajebiście. Czy jak podniosę koszty utrzymania, to się obrazicie? 0,13. 0,13, to nie jest tak dużo, to nie jest tak mało. Możemy też wziąć nową grupę ideową, tylko co my możemy wziąć? Trade ideas byłoby nie głupie, o, kolonia się zrobiła, super, excellent. To wiecie, gdzie ja bym chciał kolejną kolonię? Ja bym kolejną kolonię chciałbym tutaj? Tak, tutaj. Wyślij mi tutaj kolonistę. Super. Przy okazji, gdzie jest moja flota? Moja flota jest tutaj. Odmowboluj się. Płyniemy do tej prowincji. Mhm.
Tu wrzucimy was, połączymy w jedną armię zniszczenia, 10 tysięcy żołnierzy, wrzucimy wam admirała, znaczy generała. Znam, mar nam doradca, ale to na razie nie jest problem, bo i tak jesteśmy średnio z gotówką dyplomatycznych. Ojej, tylko 3 na miesiąc, mało. Ale dyplomatycznych nie potrzebuję. Mogłem wziąć kolejną militarną. Czy ja mogę to zrobić? Tak, myślę, że weźmiemy kolejną militarną. Następna jest bardzo fajna, Recovery Speed. To mi się naprawdę przydoba, i przy okazji odblokujemy sobie Production Efficiency plus 10%, co jest naprawdę fajnym wynikiem. Was chciałem załadować, żebyście wy popłynęli tutaj i pozbyli się... Czekajcie, chociaż nie. Zmiana planów. Po co mamy to robić i tracić military power, jak możemy sobie zrekrutować 3 oddziały, tak? 3, a nawet 4. Aha, nie, potrzebujemy więcej gotówki, no ale niech będzie. Wy wyjdźcie z tego, transportu. I oni będą tutaj po prostu stacjonować. Już mamy, skoro mamy nadwyżkę manpowera, stać nas na utrzymanie armii, możemy sobie na to pozwolić, to będziemy po prostu stać tutaj tymi 3000, którzy będą tu mieć ewentualne powstania buntowników, znaczy tubylców, niż żeby ich pacyfikować całkowicie i tracić za to military power, bo jak bierzemy to, że wyżynamy miejscową ludność, to tracimy military power. Okej, no a wam to chyba trzeba wypowiedzieć wojnę, nie macie żadnych sojuszników, którą tak na wszelki wielki macie technologię, wy macie 10. technologię? Czy ja dobrze widzę? Czy wy macie 10. technologię? Czy wy przyjęliście kolonializm? Co? Nie, oni dopiero renesans prowadzają. Co oni zrobili? Matko święta, no dobra, no to mam nadzieję, że te moja 3000 przewaga. Macie artylerię? Nie macie, nawet nie macie pełnej jazdy. Mam nadzieję, że jakoś siądzie. Co prawda będziemy mieli za crossing minus 2. Ale dacie radę, wierzę was. Halo? Dobra, zmasakrujemy ich. Czekajcie, jak to w statystykach wygląda? 3-3-3-3. No, dyscyplinę mamy tylko większą. Okej, okay. Wow, nawet nas nie stać, żeby to oblegać. Dobra, zmasakruj ich do końca. Żeby nie było przypału. Dobra, zmasakrowani. Chodź tutaj. Ile potrzeba żołnierzy, żeby to oblegać? 9 tysięcy. Okej, okay. Czy możesz nawracać tę prowincję? Nie, nie możesz. Szkoda. Dobra, nawracaj tą prowincję. Minus 2. Czemu? Tu korupcję. Czy możemy na razie sobie olać tę korupcję? Bo naprawdę nie chciałbym brać pożyczki w tym momencie. To jest naprawdę niewskazane. Czy ciebie nie stać, żeby to oblegać? Tak, brakuje ci żołnierzy. Podeślij ten 1000 tutaj. Okej, okay, wy możecie się udać w tę prowincję. Okej. Okay. Zajebiście. Potrzebujemy tu 9000, tak? Halo, halo. Tubylcy powstali akurat. Oj, zmasakrują mi oddział. Jak nie dośle posiłków, i tak mi go zmasakrują. Chociaż mają ogromną przewagę liczebną, ale może wygramy, przegraliśmy. No szkoda, i mi kolonie zniszczą. Dobra, niech się tam dorekrutują do końca te oddziały. Dobra, już to możesz sobie spokojnie oblegać. W sumie tu już jesteś niepotrzebny. To wracaj tu. Tak, oczywiście zniszczyli nam kolonię, no szkoda, tak bywa. Tak, wyjdzie się tutaj z powrotem. Eksplorator zakończył, zajebiście, wrzuć jeszcze raz tutaj tego admirała. Znaczy tą armię, a ty lecisz dalej. Moglibyśmy już okrążyć grob, ale oczywiście to by się nie udało na tym poziomie. Zmarł nam teolog. Plus 6. Wrzućmy... Aha, nie stać nas. Szkoda. Szkoda, ale bywa i tak. Ming wypowiedział wojnę. Czy my coś jeszcze rekrutujemy? Powinniśmy jeszcze chyba 1000 rekrutować, czy nie? Jeden merkantynizmu chętnie przyjmę, jak najbardziej. Zrekrutujmy jeszcze 1000 tutaj. Niech będzie. No i myślę, że teraz powinno styknąć. Okej, okay, wy wracacie, zajebiście. Wy musicie to oblegać i możemy tak, dostać adwizora, który byłby tańszy, drugopoziomowy, albo Yearly Prestige do 42, czyli na 20 lat! Nieźle. Czy ja chcę do... artysta? Czy mnie stać? Nie, nie stać. Przecież nie, on byłby tańszy. A weźmy. A weźmy tego pana, znaczy tą panią. I ona się pojawiła... tutaj, 2,89. No niby jest tańszy, ale... No, chyba nas będzie stać. Chyba nas będzie stać. Czy oni znowu to wygrają? Nie, wygramy. Dobra, o to chodziło. No i zajebiście. Możecie tutaj kosztować. Nowa grupa ideowa. Jaką nową grupę ideową weźmiemy? To ja nie mam pojęcia. Albo Trade Ideas, albo Economic. Administracyjne też byłyby niegłupie. Może jakaś defensywna. Influence to na pewno nie. Morskie to na pewno nie. Diplomatic, espionage, arystokratyczne. Ofensywne też nie są złe, ale na początek lepsze są defensywne. Quality. Też nie są złe, nawet oczywiście beznadziejnych, humanist, ideas, nam nie są potrzebne.
Administrative Ideas to są tylko dwie ważne rzeczy, czyli Core Creation Cost i technologia administracyjna. No i jeszcze tutaj mamy buściki do najemników. Expansion nam niepotrzebne, bo my aż tak bardzo w kolonie jednak nie pójdziemy. Ekonomiczne, religijne. Ekonomiczne byłyby niegłupie. National Tax Modifier, Construction Cost, inflacja, autonomia. Nie głupie, chyba weźmiemy sobie ekonomiczne. Dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Przypominam o srogiej łapce w górze, jakiś soczysty komentarz również się przydaje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się, na razie.